Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Monika Burzyńska i dzisiaj chciałam przedstawić Państwu bardzo ciekawą osobę, którą ja osobiście poznałam jako moją nauczycielkę rosyjskiego, ale w trakcie tych naszych lekcji zaczęły się bardzo ciekawe, oświeceniowe rozmowy. Rozmowy o życiu, o miłości, o cierpieniu, co je powoduje. I ponieważ ja potrafię rozpoznać, kiedy przez kogoś mówi taka głęboka, kosmiczna mądrość, taka, która chce się przejawić i która chce pomóc ludziom na Ziemi zmniejszyć ilość cierpienia, żeby życie tutaj na Ziemi było coraz przyjemniejsze, coraz pełniejsze miłości, coraz bardziej wzrastające i coraz bardziej szczęśliwe. Dlatego dzisiejszego wieczora przedstawiam Wam Olę i dzisiaj porozmawiamy, to będzie cykl rozmów, to jest pierwsza rozmowa, bo stwierdziłam w końcu, że te rozmowy trzeba nagrywać, bo pomogą nie tylko nam, ale być może wielu setkom, jeżeli nie tysiącom osób. I to będzie cykl rozmów o miłości. Ale żeby to był dobry cykl rozmów o miłości, to numerem jeden jest miłość do najważniejszej osoby na świecie. Czyli miłość do siebie samego, siebie samej. Taka zdrowa, nie egoistyczna, nie narcystyczna. Po prostu czysta, zdrowa miłość. I dzisiaj w tym temacie moja rozmowa z Olą i jej niesamowita, głęboka mądrość. Jak pokochać siebie? Już włączam Olę. Oleńko, witaj serdecznie. Witam serdecznie wszystkich. Dziękuję bardzo, Moniko, Tobie za zaproszenie. Naprawdę to dla mnie wielki, wielki szacunek z Twojej strony i ja nigdy sobie nie mogłam wyobrazić, że byłam fanką Tobą z Twoich wszystkich nagrywań, bo przesłuchałam wszystko w zeszłym roku, a dzisiaj z Tobą rozmawiam i jeszcze my to nagrywamy. To w ogóle szok. Także ty tak samo jesteś moją nauczycielką i zostałaś ją jeszcze rok temu. Także kocham cię bardzo i jestem bardzo wdzięczna, że dałaś mi taką możliwość dzisiaj swoją wiedzę przekazać, którą mam, którą posiadam. Dziękuję ci bardzo. Bo ona jest bardzo cenna. Mi również jest niezwykle mile ciebie tutaj gościć. No dobrze, to rozluźniamy się trochę i zaczniemy. Tak, dzisiaj naprawdę będziemy mówić o naszej takiej prawdziwej miłości do samych siebie. Od razu mówię, że to będzie taka miłość, która jest samego serca. To nie jest egoistyczna miłość, to nie będą takie nauczenia, jak siebie pokochać i bezwzględnie pokochać, nie tylko siebie. A to znaczy, że jak pokochać siebie i później tą miłość oddać innym i przekazać innym. Dobrze, no to zaczniemy. Bardzo cię proszę, Oleńko. Tak, już podzielę się ekranem. I mamy. Przygotowałam taką prezentację, która się nazywa 7 kroków do kochania siebie. Oczywiście nie będę czytać tylko z ekranu, będziemy jeszcze rozmawiać i możliwe dyskutować, bo mi się wydaje, że ja cię, Moniko, troszkę, Moniu, zaskoczę. No, spróbuj. Idziemy. I tak, pierwszy krok. Już chwileczkę. Tak. Jest na początku. O, no zaczęła się. I pierwszy krok, właśnie zaczęłam tak, że podzieliłam to na 7 kroków, jak tutaj widać, i takich postępów, które trzeba zrobić, żeby właśnie poczuć tą prawdziwą miłość do siebie. Także zaczniemy od pierwszego kroku jeszcze raz.
I tak, krok pierwszy polega na tym, żeby wziąć całkowitą odpowiedzialność za samą siebie. Za samą siebie. Tak, samą siebie. Tak, właśnie pochodzę z Ukrainy, nie powiedziałam skąd jestem, także w razie czego, jeśli słychać mój akcent lub jakieś są błędy, tak jak teraz, to jest naturalne ode mnie. I na początku starałam się i staram się dalej to przerabiać, ale tak jak teraz, dzisiaj mamy taki temat, że mówimy o miłości do siebie samej, tak, kochamy siebie, także zaakceptowałam to i, no, i dzisiaj, jeżeli będzie coś słychać, także myślę, że to nie będzie w ogóle sprawiać jakiś kłopot. No dobra. I tak, pierwszy krok to wziąć całkowitą odpowiedzialność za samą siebie. O co tutaj chodzi w tej odpowiedzialności? Tak naprawdę odpowiedzialność jest bardzo mocnym słowem, magicznym słowem. I to słowo odpowiedzialność ma taką moc, mi się wydaje, że żadne słowo nie może mieć podobnej konkurencji do tego słówka. Kiedy przyjmujemy odpowiedzialność za samą siebie, to właśnie wtedy już nie możemy postępować do siebie źle i później kogoś obwiniać w tym, tak, że że my siebie nie kochamy, że poświęcamy się gdzieś indziej, czy w pracy, czy mężowi, czy dzieciom, tak, a nie ma czasu na siebie, przez to, że całkowita odpowiedzialność już jest u Was, drogie Panie. O co chodzi w praktyce? W praktyce to znaczy, że kiedy nam dają ten paszport, dowód osobisty, nam dają w wieku 18 lat. W Polsce tak samo? Tak. No. I wtedy my przyjmujemy ten paszport, dają nam ten paszport, a jak z nim się zachowywać, nie pokazują, nie dają instrukcji. Masz tutaj paszport. No co? I każdy z nas wie, że jak dają nam paszport, to znaczy, że możemy wchodzić na jakieś różne imprezy 18+, możemy oglądać różne seriale 18+, czy pójść do sklepu i kupić jakiś alkohol, bo już nam przydają 18+, nie? Czyli tak naprawdę możemy sobie przypomnieć, że do 18 lat ta kasjerka, tak, sprzedawczynia w sklepie, to ona ma odpowiedzialność za to, żeby nie sprzedać nam ten alkohol. A tu jak mamy właśnie tą odpowiedzialność, którą już przejmujemy, właśnie 18 lat, to my sami za siebie odpowiadamy. No. Tak? To nie chodzi teraz o ten alkohol, to ogólnie, że przed wiekiem 18 lat, to ktoś za nas odpowiada cały czas, tak? I on niesie za nas całkowitą odpowiedzialność. W jakiś sposób, żeby nas nauczyć czegoś, tak? Żeby nie dopuścić do jakichś błędów, tak? Że za wcześnie popełniamy do 18 lat. Tylko jak dostajemy ten paszport, to już mamy taką wolność. No, szczerze i ta wolność. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć, bo chciałam ten. Tak z punktu widzenia psychologii, szczerze powiedziawszy, to jest jeden z najważniejszych punktów, kiedy że ludzie czasem do późnej 30, 40, 80 tkwią w pozycji ofiary i cały czas są nieszczęśliwi i nie widzą tego, że to nie jest świat taki okropny, tylko że oni cały czas szukają winnych na zewnątrz siebie. Wszystkie niepowiedzenia życiowe to nie jestem ja, tylko to jest okoliczności, zła rodzina, złe wychowanie, złe wykształcenie, rząd. I dopóki tak naprawdę człowiek szuka winnych na zewnątrz siebie, czyli tak jak powiedziałaś, nie bierze odpowiedzialności za siebie, nie ma absolutnie możliwości, żeby wyjść z pozycji ofiary i żeby cokolwiek w życiu się zmieniło. Nie ma takiej opcji. Dopiero właśnie jak po tym pierwszym punkcie, jak bierzesz za siebie całkowitą odpowiedzialność, tak ster życia w swoje ręce, dopiero wtedy twoje życie może się zmienić na lepsze. Tylko wtedy jest szansa, wcześniej nie. Dokładnie. I dobrze powiedziałaś, że zrzucamy siebie te poczucie ofiary, tak?
To jest mega ważne. Czyli w tym przypadku to już nie możemy wrzucić, być ofiarą i mówić, że ktoś nam jest winny, że nie potrafimy siebie opiekować, siebie kochać, bo nie mamy czasu na siebie. To jest nasza całkowita odpowiedzialność. Tak. Dobrze, Moniczko, dziękuję Ci, że dodałaś i bardzo ważna wiadomość była od Ciebie, że tylko od momentu, jak przyjmujemy odpowiedzialność, wtedy my się stajemy szczęśliwi, tak? I jeżeli coś się z nami dzieje nie tak, to jest właśnie nasza wina i kogoś innego, tylko nasza. Dokładnie. Idziemy dalej. Czyli to jest pierwszy krok. W jaki sposób ja to zrobiłam, powiem. Tak, jak wziąć odpowiedzialność? No już mam paszport, już mam 25 teraz. Jak zrobić? Jak to wziąć, tę odpowiedzialność? Ja po prostu mówiłam to na głos. Kiedy zrozumiałam, że w moim życiu też były takie momenty, że były takie momenty, że mówiłam sobie, no to chyba tutaj nie jestem ja winna, tutaj ktoś mi winny albo coś. No oczywiście, że chyba każdy to miał. No 80% tak mi się wydaje. Bo nie można sądzić o wszystkich. I wtedy sobie powiedziałam następnie, na głos. Jestem odpowiedzialna od tego momentu za wszystko, co się dzieje w moim życiu, i dobre, i złe. Biorę na siebie odpowiedzialność i nikogo nie obwiniam w swoich postępowaniach. I poczułam taką moc, bo wtedy, jak to powiedziałam, teraz już właśnie tego nie czuję, bo już to przyjęłam, ale pierwszy raz, jak to powiedziałam, to czułam taką moc w siebie tutaj, w środku, coś mi wyrosło, jak drzewo rośnie, tak mi coś wyrosło w środku, że poczułam siebie w bezpieczeństwie, że ja sama za siebie odpowiadam i ja poczułam tą moc, która mi tylko wzrastała i to coś było takiego, no tak jak drzewo rośnie, jeszcze raz powtórzę to samo, i wtedy to było na tyle naturalne. I od tego momentu, jak coś się działo w moim życiu złego, to ja rozumiałam, że to ja dałam szansę tak postępować ze mną. Mm-hmm. Ja się tak otworzyłam, tak? Dałam tą szansę, tak? Otworzyłam swoje granice i teraz już nie wolno kogoś obwiniać. To jest moja odpowiedzialność. Czyli pod tym słowem kroi się mega wielka moc. Wielka moc, odpowiedzialność. Tak. No, czyli pierwszy krok, weźmiemy tą odpowiedzialność. Stanowczo. Przestać obwiniać innych i wziąć odpowiedzialność za swoje czyny, myśli, bo dopiero wtedy się zaczyna cała podróż. Dokładnie. Tak jest. I lecimy dalej do drugiego kroku. Tak, trochę będziemy tak latać. Tak, w rzeczywistości. Krok drugi. Zaakceptować siebie. No i mi się wydaje, że tutaj możemy nawet trochę podyskutować z tobą, Moniu. Możliwie, teraz zobaczymy. Zaakceptować siebie. No tak naprawdę często my sobie mówimy, muszę siebie zaakceptować. I nam mówią, musisz siebie zaakceptować. Każdy psycholog chyba tak mówi, tak? Trzeba siebie zaakceptować. Każdy mówi, z każdej strony to słyszę. Chyba taka była kiedyś bardzo znana psycholog Louisa Hay. Przeczytałam jej książki, bardzo ją lubię. I też mówiła, zaakceptuj siebie, tak? Przepraszam, mam tutaj urłek. No i jest to dobre takie powiedzenie, taki sposób, który naprawdę trzeba przyjąć, tylko długo nad tym pracowałam. I z własnego doświadczenia zrozumiałam, że nie do końca tak ma być. Z tą akceptacją. Mm-hmm. Co rozumiesz przez to, że nie do końca tak ma być? Tak, właśnie, idziemy. Sekundkę, zaraz powiem. Bo kiedyś mi się wydawało, że kochać i akceptować siebie to jest to samo. To jest chyba synonim, tak mi się wydawało. Kiedyś tak mi się wydawało, ale to nie jest to samo. To nie to samo. Tak? A jak to myślisz? Jak czym się różni kochać od akceptować? Akceptowanie jest takim po prostu pasywnym przyjęciem tego, co jest. No, pasywnym, że po prostu masz zgodę na stan obecny.
Natomiast kochanie siebie to jest forma, to jest czasownik, tak jak już żeśmy w naszych rozmowach stanowczo ustaliły. Kochanie siebie to jest czasownik i ten czasownik to, że jak na przykład za bardzo wchodzisz w lenistwo, bo trochę lenistwa jest bardzo dobre, ale jak za bardzo, to w akceptacji, no akceptuję, że jestem leniwa, a w kochaniu siebie bierzesz się w garść i wychodzisz z tego i starasz się, żeby było dla ciebie jak najlepiej. Aha, okej. Okay. Ja trochę inaczej to rozumiem, w sensie, że bardzo podobnie, w końcu będzie to samo, ale do tego momentu trochę inaczej, że akceptować siebie to znaczy, że mieć na myśli to, że jak coś zrobię, to wtedy stanie się lepsze. Ja tak to odbieram. Czyli a zaakceptuj siebie, zaakceptuj siebie. Później powiem, o co mi chodzi jeszcze raz. Jeszcze raz powtórzę, że jak ja coś zrobię, tak, i wtedy tak myślę, tak, i wtedy stanę się lepsza, wtedy siebie zaakceptuję. Czyli na ten moment siebie akceptuję, tak, ale później myślę, że a, można coś jeszcze zrobić i to jest taka nieakceptacja, czyli zaakceptuję siebie wtedy, kiedy coś zrobię i wtedy będę lepsza. O to ci chodzi, okej. Okay. Tak, no a kochać... Dopiero to jest taka warunkowa miłość, tak, że dopiero po spełnieniu tego i tego warunku, jak schudnę do 60 kilo, jak zrobię sobie operację plastyczną, pobiegnę na setkę w 8 sekund. Bardzo fajnie masz przekładać. Tak, tak, tak. Czyli akceptować. Jeśli zrobię coś, wtedy będę lepsza, wtedy będę właśnie się zaakceptuję, tak? Akceptuję siebie. Czyli w tym momencie, jak siebie akceptuję, to od razu znika. Wiesz, bo muszę siebie zaakceptować po czymś, tak? A właśnie o kochać siebie chodzi tu i teraz. Tak? Czyli akceptować trochę z przyszłością związane. Czyli jeżeli coś, to okej, zaakceptuję. Coś jeszcze. A kochać to tu i teraz, dla mnie tak ja widzę, to właśnie jest moje subiektywne takie podejście do tego. Czyli kochać to znaczy czasownik, jak powiedziałyśmy, tak? Kochać. O co chodzi z tym kochać? Czyli oczywiście, że jak kochamy, mówimy tej osobie, że cię kocham, to jak nic nie robimy w stosunku do niej, to... No to trochę dziwnie wygląda, tak? Możemy tylko rozmawiać, tylko kocham cię, wiesz, i nic, i żadnych postępów. Tam jest tak, że kobieta i mężczyzna po swojemu wyraża tą miłość, prawda? Że chłopak, jak się zakochuje, to on działa od razu, bo musi mu się wyrobić ta dopamina, tak? Dopamina, że ty o tym mówiłaś. No tutaj akurat u chłopaka to wazopresyna, jeżeli on się stara i wykonuje różne, ale no dobra. Okay. Tak, no powiązane jest tak, to wazopresyna dokładnie. I właśnie wtedy się on zakochuje przez swoje działanie, tak? A kobieta właśnie też ona się stara obok chłopaka. Czasami coś ugotuje mu, czasami robi też postępy różne w stronę miłosną do chłopaka, czyli tak samo robi postępowania kocha, prawda? Jeżeli jest zainteresowana w tych relacjach, czyli też przekazuje tą miłość przez działanie w swój sposób. Czyli kochać to czasownik, tak? I to właśnie już dawno ktoś powiedział o tym kochać, że to czasownik jest i to znaczy lubić, a także w razie czego to nie ja sobie wymyśliłam, to na pewno jest już dawno przekazywany przez starych takich psychologów, znaczy starowidzianych psychologów. Dobra, i tak, idziemy dalej. Opcja pierwsza, czyli jeszcze raz, z tego powstaje, jeszcze raz wrócę, że możemy tutaj łączyć na przykład kochać i nie akceptować. Kochać i akceptować, tak? Akceptować, nie kochać i akceptować i kochać siebie. Czyli możemy to włączyć, że na przykład kocham siebie, ale nie akceptuję siebie, tak? Tak też bywa. I zaraz o tym opowiem. I tak, pierwsza opcja. Nie kochać i nie akceptować siebie. No to chyba jest najgorsze, tak? Że nie możemy siebie pokochać i jeszcze siebie nie akceptujemy do tego. To w ogóle. Naprawdę to może doprowadzić do depresji, do takiego, że cały czas sobie mówimy, ja jestem gorsza, nic nie będzie dobrego w moim życiu i
wtedy budujemy sobie takie przekonania, z których później dość ciężko będzie wyjść, tak? I zbudować coś nowego. Czyli jak cały czas sobie mówimy, nie kochamy siebie, nie akceptujemy siebie, czyli nie kochamy, nie robimy żadnych postępów wokół siebie. Czyli jeszcze raz, co znaczy kochać? Bo nie powiedziałam do końca, tak? Robić jakieś postępy, tak? A jeżeli kochać siebie, to w jaki sposób kochamy siebie? Przez to, że opiekujemy się sobą, samą siebie, tak? Mhm. Że cały czas pielęgnujemy siebie, dawamy sobie samą taką troskę, możemy sobie siebie nawet przytulać, robimy różne spa, chodzimy na manikurę, tak? Tam pedikur, do fryzjera, czyli taka pielęgnacja całkowita. Oprócz tego robimy sobie randki, to też jest bardzo ważne, tak, i dużo takich sposobów. Mi się wydaje, że jeden z sposobów jest bardzo mocny, to poprzez naturę. Przez naturę, tak kochać siebie można, tak samo, że natura daje taką energię, która akurat otwiera taką prawdziwą miłość. To jeżeli chodzić na boso, tak, to ja praktykuję już od dawna, od dzieciństwa, bo rosłam w górach, także miałam tam tak dużo taką działkę razem z górami, także można było chodzić na boso. No i ten, i o czym jeszcze chcę powiedzieć, o tym kochać, że to, że w stosunku do siebie kochać, to znaczy cały czas siebie pilnować i pokazywać to swoją miłość do siebie samej i widzieć tą miłość, że na przykład jeżeli kupimy sobie sukienkę nową lub pójdziemy w spa i wtedy akurat, o, jakie fajne postępowanie, super, zauważyłam to, tak, bo czasami możemy coś robić i myślę, że nie kochamy siebie, a tutaj na co dzień coś się odbywa, tak, bo jesteśmy kobietami to, i to jest naturalne, że cały czas my robimy te postępy, tylko warto ich tak samo jeszcze zauważyć, no. Dobrze, i akceptować, to jak już mówiłam, że akceptować, jeżeli coś zrobię, to wtedy staje się lepsze, czyli z takim pod względem przyszłości niedalekiej. Dobrze, i czyli o ten sposób prowadzę do najgorszego, tak, do depresji, do nieprzyjęcia siebie w całkowitej miarę, że to jest coś takiego, że jeżeli jak tego nie posiadamy, że nie kochamy siebie, nie akceptujemy, to naprawdę to prowadzi do różnych takich depresji, w których się może pojawić i różna taka zależność i od alkoholu, i od narkotyków i tak dalej, czyli to prowadzi do bardzo złego. Moni, może coś chcesz dodać? Tak, chcę dodać. Z tym jest związany kod, taki na bardzo głębokich poziomach podświadomości, dlatego go nie widać. Oczywiście ta sytuacja, nie kochać i nie akceptować siebie, prawie zawsze, przynajmniej w mojej pracy, była związana z tym, że ktoś obwiniał zawsze innych. Nie kochając i nie akceptując siebie, to prawie zawsze było związane z obwinianiem innych. Ale i z tym, tak jak powiedziałam, jest związany bardzo głęboko w podświadomości zakopany kod samozniszczenia, nie kochać, nie akceptować siebie. I ten kod samozniszczenia działa w taki sposób, że no, osobie się wydaje, że ona po prostu sobie no, tak idzie przez życie i kurna nie wiadomo, dlaczego jej się przydarzają takie straszne rzeczy, że no, wiatr zawsze w oczy, wszyscy ją kopią, no, oszukują, nieszczęścia, psychopatyczny partner, mąż bije, no, wiecznie coś. Tak. A to właśnie wynika z tego, że ten kod zasiany w podświadomości sprawia, że taka osoba niekochająca i nieakceptująca siebie ma, co to znaczy kod zniszczenia? Taka osoba ma bardzo silną potrzebę, kompulsywną potrzebę samoukarania, ukarania siebie.
I te samo ukaranie może w różny sposób się odbywać. Na przykład, że ktoś w takiej najprostszej rzeczy, to tak jak powiedziałaś, że przejawy takiej podstawowej miłości do siebie to jest dbanie o siebie, więc jeżeli ktoś chce siebie upokorzyć, to przestaje dbać o siebie, że przestaje się myć, chodzi w jakichś łachmanach, ale robi to tak, że wchodzi w tą niechlujność i niby mu się nie chce, ale jest to taka forma samoukarania się, ale to jeden z najlżejszych, bo te najcięższe to się w życiu odbywają i to się wydaje, że to inni są ci źli, że dlaczego ja spotykam psychopatycznych partnerów albo narcystycznych, albo dlaczego zawsze na takie ciężkie prace trafiam, albo że dlaczego tyle nieszczęść w życiu, że cały czas pod górkę, a to ten kod samoukarania, samozniszczenia interreaguje tak z zewnętrzną rzeczywistością i ostatecznym wynikiem jest to, że przydarzają się takie straszne rzeczy. A ta osoba, bo kiedy taka trudna sytuacja przydarza się zdrowej osobie, to zdrowa osoba, my o tym będziemy mówić w dalszej części, potrafi się bronić przez postawienie granic. Natomiast osoba z kodem samozniszczenia, ona nie postawi granic przed atakiem psychopaty czy przed toksycznym związkiem, ponieważ kod samoukarania otwiera szeroko drzwi, że tak, ja na to zasługuję. Mi to jest potrzebne, bo ja na to zasługuję, bo to jest kompulsywna potrzeba ukarania się. Z tego to wypływa i podświadomie jest kod samozniszczenia taki zapisany w tym. Dobrze. I jak ten kod zniszczyć i zapisać nowy? Czy to o tym gdzieś mówiłaś, tak? Jak ten kod zniszczyć i zapisać nowy? Tak naprawdę... Właśnie ja o tym mam powiedzieć. No dobra, nie będę odbierać ci wieczoru, bo ten wieczór tak naprawdę miał moją prezentację. Ja cię zapytałam ja mam powiedzieć, bo dzisiaj właśnie o tym mówimy. Trochę śmieszne wyszło. To ty opowiadaj, to ja nie będę. Nie, właśnie ja na to pytanie właśnie takie całkowite dobre odpowiedzi nie znam. O tym kodzie mogę powiedzieć, jak zrobić ten fundament nowy. A jeżeli że to gdzieś jeszcze w głębi jest zapisane, że ten kod w ogóle jest w takiej podświadomości, to właśnie sprawiło na mnie wrażenie teraz. Także mi się wydaje, że ty dasz w końcu odpowiedź, że pójdziemy do samego końca, do tego siódmego kroku, a później jeszcze raz ciebie zapytam, jak ten nowy kod zapisać. Dobra. Okej. No co, jedziemy dalej. Następne. Opcja druga, czyli jaka jest druga opcja? Nie kochać i akceptować siebie. Coś takiego było w praktyce. Naprawdę to coś istnieje, czyli nie kochać, ale akceptować siebie. To znaczy, kiedy na przykład wchodzimy na siłownię, jesteśmy takie fajne, piękne, odżywiamy się zdrowo, jesteśmy w ogóle fit, super i pielęgnujemy się, ale nie kochamy do końca siebie. Jest, czyli zaakceptujemy siebie, bo podoba się nam zewnętrzny wygląd, nasze działanie, postępy w stosunku do pracy, tak? Relacji różnych, ale w środku coś takiego jest, że my to robimy, przez ego nasze, że chcemy być lepsi, przez to siebie akceptujemy. A takiej prawdziwej miłości nie ma. Czyli na przykład możemy się męczyć przez parę godzin w tym samym fitness, możemy się męczyć, żeby właśnie później wyjść z tego i zaakceptować siebie, tak? Z tego fitnessu. I męczymy siebie, nie kochając, bo już nie możemy, a my dalej to robimy. To właśnie jeszcze bardzo fajnie jest pokazane, kiedy kobiety się odchudzają do takich, że do dystrofii już dochodzi. Czyli tak samo, żeby siebie zaakceptować cały czas, akceptują, tak, ale nie kochają siebie, bo to nie jest z stosunku miłości, to w ogóle tam nie ma miłości. Czyli cały czas akceptacja jest,
raz nie zjadła posiwek, drugi raz nie zjadła posiwek, zaakceptowała to, jest super. Poszła na siłownię na 4 godziny, super, akceptuje siebie i podoba się, jak wygląda, ale nie kocha siebie. Ja to widzę tak. Mhm. No, czyli taki drugi sposób. Idziemy dalej. Mhm. Dobrze. I tak. I trzeci sposób. Kochać i akceptować siebie. Jakim obraz tak wybrałam. No, tutaj mi się wydawało, że będzie idealnie, prawda? I kochamy siebie, i akceptujemy siebie. Co jest, co jeszcze może być lepsze? No, ale okazało się nie do końca tak. Bo jak kochamy siebie i akceptujemy siebie, to wtedy nie ma tego wzrostu. Bo wzrostu naszego wewnętrznego, że my chcemy się czegoś nowego uczyć, że chcemy właśnie podtrzymywać swoją sylwetkę, nie? Że staramy się, robimy jakieś postępy do tego wzrostu, bo jak stajemy na jednym miejscu, to właśnie degradujemy, bo nie ma coś takiego, że stać na jednym miejscu można. Ty albo degradujesz, człowiek albo degraduje, albo wtedy staje się lepszy, tak? Że rozwija się. No i w tym temacie jest to, że jak akceptujemy siebie, to mówimy, a po co mi to, tak? Jestem tak fajna, jestem tak lepsza, jestem królewna. No co, ja teraz na siłowni będę chodziła. Ja spotykałam takich kobiet. Jaka siłownia, po co mi to w ogóle? Super, wyglądam. I właśnie i kocha siebie ten człowiek i pielęgnuje siebie, tak? Ale mówi, a po co się tego uczyć? A po co czytać książki? I tak wszystko wiadomo, nie? I tak niepotrzebne mi to, niepotrzebnie. To właśnie jest coś teraz takiego. Pytanie, czy to jest tak naprawdę prawdziwy wyraz miłości do siebie? Tak, prawdziwa miłość do siebie, okej, i akceptację siebie. No ale właśnie, czy to jest tak, bo jeżeli człowiek przez tą taką totalną akceptację i rozleniwienie skazuje siebie na stagnację i na trwanie tylko właśnie w tym no, stanie wiecznej akceptacji, tak? No to tu się troszeczkę gryzie z takim tym pierwotnym, prawdziwym pojęciem miłości do siebie, że chcesz dla siebie tego, co najlepsze. Dokładnie, to też tam, iż ego jest zmieszane, jeszcze coś, tak, bo jestem fajna, jestem lepsza, to tutaj jest pokręcono bardzo. Tak mi się wydaje, że tutaj można pokręcić. Czyli kochać i akceptować siebie, więc spotykałam takich kobiet, które naprawdę kochają siebie i akceptują siebie. I wtedy właśnie im się wydaje, że jest wszystko super, wszystko okej, ale rozwoju nie ma. Żadnego. Pójść, coś zrobić, gdzieś pojechać albo coś, no po co mi to? Tak, jest wszystko super, tak? Ale wtedy tej akceptacji, akceptacja siebie jest i wtedy właśnie można siebie doprowadzić do czego? Do degradacji. Od akceptacji do degradacji. Jak brzmi. Dobrze. I czekaj. Wtedy kochać i akceptować siebie to nie jest ten sposób. A najlepszy z tych czterech opcji. I właśnie myślałam, że tutaj się zaskoczę. Kochać i akceptować siebie, chociaż dużo psychologów o tym mówi. Dużo książek o tym pisze, tak? A teraz ostatni sposób, czwarty. Kochać i nie akceptować. O co chodzi? Nie wiem, czy ty to zaakceptujesz. Chociaż mi to bardzo intrygująco. Tak, to jest właśnie coś takiego, że ten stan, w którym jesteś, ty widzisz, że chcesz zmiany, że to jest okej, okay, ty to kochasz, ale i tak chcesz zmiany. Chcesz zawsze troszeczkę lepiej od dzisiaj. Dokładnie, chcesz zawsze być troszeczkę lepszą, tak? Ale od wczoraj, od tej, co jest, czyli polepszać siebie. Mhm. Tylko sekundkę, bo teraz mogli mnie tutaj jajkami surowymi wrzucić. Jak to z siebie nie akceptować? Przecież cały czas tu o to chodzi, żeby akceptować. Czyli jeżeli nie akceptować w moim pojęciu, bo ja tak mówiłam na początku, że to chodzi ze stosunku na przyszłość, że jak coś zrobię, to wtedy stanie się lepsze. I tutaj naprawdę będzie bardzo dobry i fajny rozwój. W tym słowie nie akceptować, że rozwój osobowości, siebie jak kobiety, my cały czas potrzebujemy rozwoju. Nie można powiedzieć, że przeczytałam książkę, jak tam spotkać się z mężczyzną, jak mieć jak dobrze rozwijać w sobie relacje męsko-damskie, relacje z ludźmi i już jestem, tak? To właśnie akceptacja. Po co mi jeszcze? Już mam wszystko w głowie.
A jak tego nie rozwijać, nie robić postępów, nie robić też postępów na przyszłość, nie? To wtedy właśnie to jest degradacja, jak mówimy. I tutaj w tym stosunku nie akceptować, to będzie bardzo fajnym takim, jak to mówię w Polsce, kop, tak? Polepszyć siebie. Cały czas samodoskonalić się. Samodoskonalić się. I nie spoczywać na laurach. Dokładnie, tak. I tutaj mamy właśnie, o co chodzi ten znak zapytania. No i tak naprawdę byłoby wszystko super, jeżeli by... A tak, jestem idealny, jestem realny. Tak. Tak, tak, dziękuję. Jestem idealny, jestem realna. To właśnie wtedy też była ta moja akceptacja siebie. Dokładnie, bo jakbyś była idealna, to byś bez on napisała, a tak to jesteś realna. Tak, tak, tak. Dobrze, jestem realna i jestem idealna, czyli tam bez ogonków ma być. Także dziękuję. No i jeszcze raz. I tak, jestem realna, jestem idealna. Widzimy tutaj taki długi, długi szlak, nie? Taka droga, jest czerwona, bardzo długa, ciernista. No i jeżeli by od razu się zrozumiały, że nie akceptujemy siebie i to jest z jednej strony okej, okay, tak? Byłoby wszystko dobrze, ale my sobie myślimy, że dobrze, za tydzień będę na przykład ważyć, teraz mam, no niech to będzie inna kobieta, niech tam kobieta ma 60, ale za tydzień będę miała 50, 10 kilo w jednym tygodniu, a super, a co, da się, tak? I my sobie mówimy, będę idealna, za tydzień już taka, nie? I już sobie wyobrażamy. I wtedy właśnie to będzie bardzo taka wielka nieakceptacja siebie, przez to, że my będziemy się denerwować, nam nie będzie wychodzić, będzie się właśnie wydzielać taki hormon, ten kortyzol, tak? Tak. I to doprowadzi do tego, że ta nieakceptacja spowoduje jeszcze i niekochanie siebie. Czyli tutaj jest bardzo ważny moment w tej drodze. I co zrobić w sensie, że jak my sobie robimy cele, które nie są realne, to ta nieakceptacja jeszcze może doprowadzić do niekochania siebie. Czyli co trzeba zrobić? Zrobić taką realną cel, tak? Na jutro, na pojutrze. Tak? Na przykład przeczytać tam książkę albo zrobić ćwiczenie, gimnastykę. No i tutaj trzeba zrobić tak, żeby ten szlak stał się mniejszy. No, jak tutaj, tak? Jestem idealna, jestem realna i ten szlak zmniejszyć. Zmniejszyć. I wtedy ten szlak nam pozwoli już otworzyć te same, napisać, co my chcemy zrobić i zaakceptować siebie na jutro. Na przykład nie akceptujemy siebie, jutro coś robimy, tak? I wtedy właśnie utrzymujemy tą satysfakcję ze swoich działań, bo my utrzymujemy rozwój. I coś takiego cały czas, takie malutkie kroki, cały czas postępy takie robić. Czyli taka droga to już nie będzie taka ciernista na za tydzień 10 kilo, a będzie realistyczna i mała, taki mały szlak. Czyli nie 10 kilometrów, a 1 kilometr. Tak? Nie 10 kilometrów będziemy biegać codziennie, a będziemy biegać po 1 kilometrze, tak? I będziemy stawać się lepsze, zdrowsze i tak dalej. Czyli robić takie postępy. I wtedy będzie ta akceptacja. Czy może masz pytanie tutaj jakieś? Nie, tutaj nie. Tutaj jest okej, okay. Dobrze. No i na praktyce. Nie ma idealnych. Czyli tak, nie ma idealnych. Czyli tutaj chodziło mi, pisze, idealna, jestem realna. No a idealnych nie ma. I to prawda. I to już od dłuższego czasu mi się wydaje, że dużo książek o tym mówiło. I mówimy nadal, że naprawdę nie ma idealnych. Idealna kobieta to jest jaka kobieta? Dla każdego mężczyzny jest swoja kobieta idealna, tak? Każdy, jeżeli chodzi o już jak mężczyzna patrzy na kobietę, nie kobieta na siebie. Czyli dla nas tak samo, my sobie coś wyobrażamy, że idealna kobieta w naszym stosunku ma wyglądać tak lub inaczej, tak? I każda myśli o swoim jakimś ideale. Tak? Ale idealnych tak naprawdę nie ma jakiegoś jednego takiego kształtu, tak? Albo obrazku, jak ma wyglądać tam kobieta. Nie masz coś takiego.
No, dobrze. No więc, idealna ja. Czyli jaka ma być idealna ja na jutro? Maksymalnie realistyczna, czyli więcej szczegółów więcej chodzi tutaj, szczegółów. Że możemy szczegółów, tak? Szczegółów, tak? Możemy sobie tutaj zapisywać na przykład, co mamy zrobić tam jutro, albo pojutrze, czyli taki dziennik mieć cały czas ze sobą i zapisywać te różne zadania, które właśnie spowodują tą akceptację jutrzejszą. No i idealne ja dla każdego jest indywidualne, jak o tym już mówiłam. Dobrze, czy może Moniu, idziemy dalej, czy? Tak, idziemy dalej. Dobra. Tak. Właśnie, w tym było fajne, że jednak zaakceptowałam siebie z językiem polskim i nie poprawiłam błędy. No, dobrze. Dobrze. I tak, krok trzeci. Chronić swoje granice. Tak, to jest mega ważny moment. W tych siedmiu krokach to jest taki bardzo ważny. Odpowiedzialność była pierwsza, tak? Później była akceptacja, nieakceptacja siebie. No i trzeci krok to chronić swoje granice. Bardzo mocny taki krok. Dlaczego on jest potrzebny w ogóle? Jak przyjmujemy tą odpowiedzialność, to z tej odpowiedzialności już wyrasta taka broń, jest może takie słowo polskie, broń, tak, że musimy sobie siebie obraniać czymś właśnie i tworzymy te swoje granice. Przez to, że odpowiedzialność już jest wzięta i nie możemy już kogoś obwiniać, jak jest odpowiedzialność, prawda? I te granice muszą być już zbudowane. Czyli jak jest odpowiedzialność, to wtedy budujemy granice. Od razu zaczynamy tak budować. Taką cegłą. Ostatnio, jak żeśmy rozmawiały o tym, ty bardzo fajną rzecz powiedziałaś. Tak. I to jest tak naprawdę przesłanie do wszystkich empatów, do wszystkich osób, które są bardzo empatyczne, bardzo wrażliwe uczuciowo, emocjonalnie, bo każdy empata, przeważnie w dzieciństwie jego przeżycie było zależne od albo brania odpowiedzialności za uczucia rodziców, że czuł się odpowiedzialny, jak mama jest szczęśliwa albo nieszczęśliwa, to jakoś ode mnie zależy, będę mamę pocieszać, albo że nasłuchiwanie nastrojów innych wpływało na to, czy dziecko przeżyje, czy nie, czasami nawet tak. I w ten sposób tworzą się jednostki, znaczy tłumy osób mniej lub bardziej empatycznych. I w momencie, kiedy osoba jest bardzo wrażliwa i empatyczna, spotyka się z innymi ludźmi i ich emocje bierze na siebie. Że smutek, radość to akurat fajnie, ale takie czy zdenerwowanie, czy jakieś dołki psychiczne, czy depresje, to taki empata bierze w siebie, a potem godziny, czasem nawet dnie, a bywa, że i tygodnie przeżywa daną emocję. I ty to bardzo fajnie określiłaś, że absolutnie nie wolno czegoś takiego robić, ponieważ emocje, każdy stan emocjonalny danego człowieka to jest jego karma. On w jakiś sposób wybrał taką, a nie inną reakcję na rzeczywistość. Czy krzywda mu się stała, czy nie, to trudno ocenić mimo wszystko, mimo całej obiektywnej tak zwanej perspektywy, to zawsze jest to trudno ocenić, to nigdy nie jest takie oczywiste. I tak jak wcześniej mówiliśmy, że jak jest ktoś ofiarą, to on ma w sobie kod zniszczenia i przyciąga takie rzeczy. Więc emocje innych ludzi są ich karmą. I branie odpowiedzialności, branie na siebie uczuć innych ludzi jest braniem nie swojej karmy. Czyli tak jakby przestajesz wyrażać siebie, przestajesz być sobą, przestajesz żyć życiem, które powinno być twoim życiem z przestrzeni twojej duszy, a zaczynasz nie wiedzieć czemu żyć życiem drugiego człowieka. I to też w sposób wykrzywiony, no bo nie masz jego percepcji, nie masz jego karmy.
I no, tutaj mocno postawione granice, to nie jest żaden egoizm, to nie zabija tej wrażliwości i empatii, ale uwalnia od brania cudzych śmieci na siebie, uwalnia od bycia czyimś śmietnikiem emocjonalnym. A często gęsto ludzie myślą, że przyjaźń na tym polega, że ja mogę na ciebie wywalić mój syf. Ja się wtedy czuję lepiej, ty się czujesz gorzej. Ha, ha, ha. Jest coś takiego. To właśnie ty powiedziałaś o tych granicach, które sam człowiek sobie rujnuje te granice, że on dopuszcza do siebie kogoś bliżej, tak? I to właśnie robi nieświadomo przez to, że w dzieciństwie ta empatia jego rosła. I tak on się staje taki empatyczny, jak już jest dorosły, a empatyczny. I granice, które ma, myślę, że mam granice do innych, ale on sam ich rujnuje i puszcza do siebie te różne energie, dopuszcza i przeżywa te energie. Los się może wtrącić nawet jakiś. To właśnie jest niebezpieczne. Niebezpieczne przez to, że on już bierze odpowiedzialność za los innego człowieka. Na przykład, jeżeli dać dużo rady, tak, że wtrącić się tak empatycznie wtrącić się już w ten los i zaczęłaś dawać rady, nie mówić, że ty możesz mnie posłuchać, ale poczuć sercem i z sercem, jak ty masz postępować, a zaczynać dawać taką radę, bo mu się wydaje, że jak on powie mu tą radę i ten temu człowieku będzie lepiej, nie? Czyli robi to też nieświadomo, że może taką krzywdę zrobić nieświadomo, że doświadczyć, że ten człowiek może doświadczyć innych rzeczy, których nie powinien był doświadczyć z nim, tak? Albo jego zupełnie był inny los, a on się wtrącił. Inny człowiek się wtrącił do tego losu. Czyli tutaj trzeba, zawsze coś takiego jest, jak dajemy komuś radę, to mówimy, że ja myślę, że w taki sposób to byłoby dobrze, ale ty nie słuchaj do końca, ty sam siebie musisz poczuć. Swojego serca, tak? I wtedy ty wybierasz. I jeżeli są takie przypadki, że empatyczna osoba, jesteś empatyczną osobą, na przykład jakaś osoba, mówię zawsze jesteś, ale myślę o trzeciej osobie. Tak, wiem, tak, ja też tak robię. Tak, i jesteś empatyczną osobą i przychodzi do ciebie koleżanka, która właśnie ma jakiś kryzys, tak, i ty naprawdę wchodzisz w te emocje, zaczynasz mówić i przeżywasz razem z nią, tak, wtedy mi się wydaje, że najlepszy sposób, jaki możemy pomóc tej koleżance, to pomóc realnie. Nie mówić, że o, jak wchodzisz w te emocje, jak jest gorzej i tak dalej. Jeżeli mówimy, że to jest o, jak ciężko, to wtedy się robimy jeszcze gorsi. Dlaczego? Bo kiedy mówimy i żałujemy osobę, to jest jeszcze gorzej na dużo przy to, że my się robimy lepsi w ten sposób, że o, my żalujemy kogoś. Nie wolno kogoś żalować przez to, że wtedy twoje ego rośnie automatycznie. To nie ma coś takiego, że ty kogoś żalujesz i ego wzrasta, bo ty się robisz, o, mnie takich problemów nie ma, nie? No, tak ktoś może pomyśleć, nie? A to zależy, jak osoba dużo tego oświecenia miała, tak? Nie w każdym to samo, oczywiście, to jest wszystko jest subiektywnie. Ale tak jest, że na przykład, jeszcze raz powtórzę, co ja miałam na myśli, bo trochę odchodzę czasami, że jak wchodzimy, że jak ta koleżanka przyjdzie, powie o swoim związku i my wchodzimy w jego i zaczynamy robić radę, o, jak ci gorzej jest i zaczynamy żałować i mówić, a no to trzeba tak postępować albo w inny sposób, o, zrób to, to jest fatalnie, chociaż my chcemy pomóc, nieświadomo, ale my robimy bardzo źle rzeczy. Po pierwsze, my dajemy radę i wtrącamy się w ten los, kiedy dajemy tą radę. Mówimy, no musisz zrobić zrobić to, żeby było lepiej. Nie możemy przykazywać kogoś. Wtedy właśnie i rujnujemy jego granice. Tego człowieka tak samo. Czyli swoje zrujnowałyśmy, a jeszcze rujnujemy innego człowieka granice, bo mówimy, co ma robić. To jest takie poplantane jest, że zrujnowałyśmy jako kobiety swoje granice i jeszcze tej koleżanki. Koleżanka też nas puściła, bo przyjmuje naszą radę. I wszystko w imię tak zwanej miłości. No tak, tak empatycznie.
Właśnie, to, i to się tak staje i często tak się staje, nie? Te różne są doświadczenia innych kobiet, też to, o tym słyszałam. I rozpuszczanie granic jest główną przyczyną bólu, bo jeszcze jedna jest tutaj rzecz, bo jak ktoś nam wchodzi w granicę, albo tak jak powiedziałaś, że daje się rady, ale tu jest jeszcze jedna rzecz. W miłości, o zgrozo, bo generalnie w miłości, żeby poczuć miłość, czyli jedność z drugim człowiekiem, to oczywiście, że się rozpuszcza granice, ale no, i częściej to kobiety właśnie robią, niestety, ale taka być może jest natura bardziej żeńskiego czucia, żeńskiej percepcji, że bardzo szybko, szybciej niż mężczyzna, rozpuszczają swoje granice. I to rozpuszczanie granic polega na tym, że ja zakładam z góry, że ty czujesz dokładnie to samo, co ja. I że jak ja czuję no, jakieś emocje, czy jak ja cię kocham, to zawsze oznacza, że ty mnie tak samo kochasz. Albo że ty czujesz to samo, albo że to, co mi się wydaje naszym największym szczęściem, to na pewno ciebie uszczęśliwi. I to jest bardzo niebezpieczne zlewanie takich granic, ponieważ jeżeli po drugiej stronie nie ma takiej wzajemności, no to to kończy się bardzo wielkim bólem i rozczarowaniem i pretensjami i żalem i albo próbą manipulacji, bo ty masz zachowywać się tak, jak ja chcę, albo histeriami, tak? To różne rzeczy mogą z tego wyniknąć i nawet jeżeli jest się po 50, 100 latach małżeństwa, to i tak trzeba tych granic pilnować nawet z najbliższą osobą i oczywiście no, i szanować jednocześnie granice drugiej, że twój mąż to nie jest twoja ręka, to nie jest twoje przedłużenie i to nie jest twoja własność. I tak samo oczywiście w drugą stronę, twoja żona to nie jest twoja własność. To jest oddzielna osoba, która ma prawo do swoich uczuć, do swoich własnych do myśli, wrażeń i to nie jest to samo, co ty czujesz. A tutaj no, czasami ludziom właśnie miłość się kojarzy z tym rozpuszczaniem granic i znika ja, pojawiają się my, ale nie my z uwzględnieniem dobra tej drugiej osoby, tylko my z uwzględnieniem ty, misiu, kochasz mnie tak, jak ja sobie zażyczę, żebym ja była szczęśliwa, bo przecież ty czujesz to samo, co ja. Tak, dokładnie, tak. I właśnie w taki związek wchodzi ta dziewczynka. Bo są dwie dziewczyny, tak? Ty robiłaś o tym warsztaty, szkolenia o dziewczynce, tak? Jaka ma być dziewczynka. I jedna dziewczynka to ta, która bierze swoją tą odpowiedzialność, jest emocjonalno dojrzała, tak? A ta, która nie jest dojrzała, to właśnie w taki sposób, w taki związek ona wstępuje, gdzie jesteśmy my z moim partnerem, a nie jestem sama jako całkowita taka jedynka, nie? Można powiedzieć się, że jedynica jest coś takiego po rosyjsku, to uczy się rosyjskiego. To znaczy, że całkowitą, pełną taką osobowością już jestem i wchodzę w ten związek. I to właśnie taka pewna ta osobowość, taka napewniona już z odpowiedzialnością, dojrzała emocjonalna ta dziewczyna, to ona nie wejdzie w ten związek, gdzie jesteśmy my, gdzie właśnie te granice są poplątane, tak, że ona wejdzie w normalny związek z takim mężczyzną, który tak samo będzie szanować jej granice. Tutaj jest z dwóch stron. A dziewczynka, która ma poplątane granice, tak, i ma tą emocjonalność niedojrzałą, to zazwyczaj ona akurat i wchodzi w taki związek toksyczny, gdzie są te różne uzależnienia od jednej do drugiej osoby, właśnie dopamina się wydziela, zależność, serotonina w wielkich takich ilościach. No i to prowadzi do czego? Do złamania serca, bardzo wielkie. Do złamania serca, do bólu, tak, do bólu. No i to możemy potem o tym jeszcze porozmawiać, o stosunkach, relacjach męsko-damskich. Ale na dzisiaj mamy temat kochania siebie, także myślę, że pójdziemy trochę dalej. Jak ty chronić granice w praktyce? Chociaż ty już o tym powiedziałaś, że
wyznacie swoje osobiste granice i będziecie szczerze chronić, kiedy je naruszają. Wyznacie swoje osobiste granice. Wyznaczamy swoje granice osobiste wtedy, kiedy już powiedziałam o tym, przyjmujemy tę odpowiedzialność. Bo jeżeli tej odpowiedzialności nie było, to wtedy 99%, że te granice były poruszone, tak? I wtedy, jak jest ta odpowiedzialność za samego siebie, wtedy akurat zaczynamy budować tą ceglą, taką ściankę. Ja sobie zawsze wyobrażałam, że jestem, że jest coś wokół mnie, coś takiego przezroczystego i bardzo mocnego, tak? I jeżeli na przykład ktoś do mnie coś mówi, ja wiem, że to nie jest do mnie, że człowieku coś tam przeszkadza, że nie jego życie, że on krzyczy, bo jak on krzyczy, to krzyczy jego wewnątrz, że coś mu się dzieje, że jest mu niedobrze i on krzyczy i jeżeli to spadnie na mnie, to właśnie to się odbija. To bardzo fajna praktyka. Ona się odbija. Jest tutaj z siebie tak bronię tu przezroczystą taką, może tak szybę powiedzieć. Ona na tyle jest mocna, że ona po prostu odbija się ten czas. I tak, jeżeli ktoś powie i osoba krzyczy albo coś powie niedobrego, wiesz, nie pytało się jej o jakieś tam, o jakiejś krytyce albo sama zachciała coś zrobić, pokrytykować. Bo są właśnie krytyka, prawdziwa krytyka, kiedy krytykujemy kogoś, tak? Wtedy, kiedy człowiek nas poprosi o tej krytyce, tak? A nie kiedy my sami chcemy krytykować. W ogóle krytyka jest zawsze taka spontaniczna, czyli że ktoś nas nie poprosił, tylko my się sami pchamy, tak. To jest zawsze przekraczanie granic. Bo nas nikt nie prosił o zabranie zdania, co my uważamy. To jest zawsze pogwałcenie i przekraczanie czyichś granic. Dokładnie, na przykład, nie wiem, ta sukienka ci nie pasuje, albo coś tam. Dokładnie, tak samo jak doradztwo. Doradzanie to też jest przekraczanie granic. Tak, doradztwo. No doradztwo jeszcze jest gorsze, bo ty możesz jeszcze wtrącić się w los im. Tak? A jeśli nie powiedziałam wtedy o stosunku tego, kiedy my możemy pożalować tą osobę, nie? I jak ci jest źle, i tak dalej, to wtedy się robimy wyżej, bo ego rośnie. To jest jeden tylko sposób, jak możemy pomóc tej osobie, pomóc w rzeczywistości, czyli albo dać wsparcie, objąć, tak? Możemy powiedzieć, jakie mogłyby być postępy, ale zawsze człowiek, znaczy po tej radzie musimy powiedzieć, że ty musisz wybrać sam, bo wtedy, jak nie powiedziemy tego słowa, że ty sam wybierasz swoim sercem, wtedy wtedy ten człowiek może stracić swoją odpowiedzialność, tak? Nie chcąc, bo on wtedy przyjmuje, nie jestem sam odpowiedzialny za siebie, a przyjąłem od kogoś innego, nie? To w radę. A no właśnie później ten człowiek będzie tak, mi winny. Mówiłaś. I będzie mi winny ten człowiek, no. Tak, tak, to on jest winny. Właśnie to poradziła mi coś takiego. To nie moja wina. To właśnie, o to chodzi. Czyli też mówiłam tobie o tym, tak, że trzeba pomóc w realnym życiu. Może pomóc tak samo przez jakieś takie materialne rzeczy, nie? Możemy i tak pomagać, w różny sposób pomagać. Tylko pomagać w rzeczywistości, tylko nie żałować. Żal to jest, jak kiedyś u mnie na Ukrainie tak mówili, żal to coś jest takiego, że jak matka, która jest taka, mać przyzrynie, kiedy my przezramy kogoś, jak to się mówi po polsku, może mi pomożesz, bo jeszcze tego nie tłumaczyłam, kiedy my patrzymy zawsze kogoś z góry, czyli taka egoistyczna taka matka na kogoś, taki żal to jak matka powstaje, kiedy na kogoś egoistycznie za ego patrzymy, że jesteśmy lepsi. Mhm. No to się nie da przetłumaczyć, także idziemy dalej, czyli jeszcze raz, wyznaczyć swoje osobiste granice i chronić, kiedy je naruszają, tak? O tym już porozmawiałyśmy. Myślę, że jest wszystko wiadomo w stosunku do tych granic. Może ja tylko troszeczkę pomogę, bo ty powiedziałaś o tym, żeby wyznaczać taką granicę w rozmowach z innymi ludźmi. Ale co mnie bardzo ciekawi właśnie przez to, że w dzieciństwie te granice u wielu osób były przekraczane przez rodziców i że ludzie nie nauczyli się ich chronić, to tak naprawdę no, nie wiedzą, gdzie jest ten mój teren. A on jest bardzo prosty, bo tych terenów tak naprawdę jest
3. No wydaje się, że to skomplikowane, ale to jest naprawdę bardzo proste. 3 tereny, na których nikt nie ma prawa ci włazić z butami i wara komu od tego, co ty tam uważasz. I pierwszy teren to jest twoje ciało. To jest twoje ciało, twoje przekonania w głowie, co ty masz, co ty do tego ciała wkładasz, jak ty się odżywiasz, jak ty wyglądasz, czy masz 100 kg, czy 50, ile masz w pasie, ile masz w biuście, czy jesteś krzywy, czy prosty, to jest tylko, i jak się ubierasz. Czyli ten taki bardzo osobista przestrzeń, to jest tylko twoja przestrzeń i wara komu do tego, żeby robił jakie tutajkolwiek uwagi. Chyba, że chce robić komplementy. Spoko. Komplementy przyjmujemy. Jak najbardziej. Nadowe. Tak, komplementy przyjmujemy, luz. Druga taka przestrzeń to jest przestrzeń twojego domu. Czyli absolutnie znowu paszoł won, jeżeli ktoś będzie komentował, że masz nie taki dom, albo że masz bałagan w domu, albo nie tak stoją rzeczy, albo no, nie taką masz zestawę stołową, nie taką lampę. Nic komu do tego, jaki ty masz układ przestrzeni, jak masz urządzoną tą przestrzeń, to jest twoja własna, prywatna rzecz. I trzecia taka, i to też dotyczy samochodu, czyli jaką furą jeździsz, jak to robisz, czy masz w środku posprzątane, czy masz wielkie różowe, pluszowe kostki bimbające ci się za lusterkiem, czy masz pieska z główką, to jest twoja sprawa, tak? No chyba, tak, że 100 maskotek na ten, bo widziałam też 100 maskotek na masce rozdzielczej. Tak. I jeszcze jest trzecia taka przestrzeń, gdzie są tylko i wyłącznie twoje granice i nic nikomu do tego, to jest przestrzeń twojej pracy, czyli gdzie pracujesz, jak pracujesz, co ty robisz w życiu, jak się realizujesz, jak chcesz się realizować, a tutaj o, dużo, zwłaszcza rodzice chcą tak tam wjeżdżać, że ty powinieneś być prawnikiem albo spełnisz się jako lekarz, wszyscy w rodzinie lekarze, ty też musisz taki być. Jak byłam na studiach medycznych, to szczerze powiedziawszy 80% studentów to właśnie było z rodzin lekarskich i nikt się ich nie pytał, czy ich dusza woła do bycia lekarzem, tylko po prostu no, musieli ciągnąć rodzinną schedę. Część rzeczywiście była z powołania, ale część wcale nie była szczęśliwa, że muszą to robić, bo tak rodzinna tradycja każe. Więc jeszcze raz, tak. Twoje myśli, twoja dusza, twoje ciało i wygląd, twój dom, samochód, i to, co ty w życiu robisz, znaczy nie, jak masz zawód? Pracę płatnego mordercy, to jednak nie, ważne, co w życiu robisz, bo to jest związane z przekraczaniem granic, ale generalnie twoja praca nikogo nie powinna obchodzić, ważne, żebyś dobrze służył no, talentami ludzkości, żebyś się realizował w swoich talentach. I to są trzy takie rewiry, do którego nikomu po prostu no, nic do tego, ani twojej mamie, ani przyjaciołom, nic do tego. Po prostu to jest twoja przestrzeń wyrażania się ciebie. Absolutnie. Tak, tak. Masz rację. No dobrze. I tak, ja jeszcze chciałam dodać w stosunku tego, że jak rodzice mówią no, swoim dzieciom, że ty tam musisz być informatykiem, chociaż on w ogóle nie lubi tam matematyki i te różne programowania. Ty tam musisz być dentystą, to chyba jest bardzo popularne, bo osób... Przepraszam, coś mi tutaj... Tak? Dobrze? Coś mi tutaj przychodzi, nie wiem, czy to widać. Widać? Nie, nie widać. Nie, nie widać, super. No i tak samo narzucają swoje zdanie, że musisz zostać dentystą. I teraz chcę troszkę wtrącić się, jeżeli jak postępować z dziećmi, bo ja tak samo prowadzę jeszcze lekcje z dziećmi, to ja zawsze daję wybór. Dzieciom trzeba tak samo dawać wybór od dzieciństwa na przykład, że jak on mówi, no dzisiaj nie chcę pisać, to jest po prostu naturalne, mega. I tak. I cały czas wtedy mówię, no dobrze, nie chcesz pisać, to wtedy dzisiaj będziemy tylko rozmawiać, ale w języku obcym. Aha, dobrze, to albo pisać, albo rozmawiać, albo ty trzeci wariant poproszę zaproponuj. Tak? Okej.
I wtedy on mówi, dobra, to ja teraz wymyślę. I taki trzeci sposób, jaki on proponuje, i wtedy my wybieramy razem trzeci, jeden taki konkretny, na którym już polega ta lekcja. No, ale to jest naturalne, kiedy dziecko czegoś nie chce. I wtedy jest bardzo fajny sposób dawać zawsze wybór. I stara się zrobić taki ten wybór, żeby on był dobry dla tego dziecka, że nie tak, że uczymy się, a nie, może by się nie uczyć dzisiaj. Też takiego nie robimy. Dobry i prosty. Bo tutaj mi się przypomniało, jak raz słyszałam pewnego tatę, że mówi, nie wiem, na czym polega problem mojej żony, że ona tyle się ma problemów z czesaniem naszej córki. Ja podchodzę do sprawy prosto. Kochanie, jeden kucyk czy dwa? Jak no, dziecko ma wybór, ale jest to wybór prosty i dobry dla dziecka. Tak, dokładnie. Ma być proste oczywiście, żeby dziecko zrozumiało, o co chodzi. No, tak samo jeszcze, jeżeli chodzi, też sobie zapisałam, że z oceną. Oceniania właśnie domu, tak jak drugie mówiłeś, że na przykład samochód jest nieposprzątany, tak? I to właśnie kiedy to już człowiek ocenia. To są on tylko się wtrąca w twoje granice. To jeszcze wielki, jeszcze jeden taki moment, że on jeszcze ocenia, jest takie podwójne kombo, że ocenia, jaki masz dom, tak? I to trzeba od razu też zauważyć, że on tylko przekręca twoje granice, a on jeszcze ocenia, gdzie ty mieszkasz, co ty masz, tak? Czy masz poukładane, nie masz poukładane. Tutaj trzeba też zauważyć, bo właśnie o ocenianiu teraz będziemy rozmawiać. Za chwilę będziemy rozmawiać. Tak, krok czwarty. Czwarte, dobrze. To tutaj w czwartym kroku musimy pamiętać swoje osiągnięcia. Tak, to jest bardzo fajne. Kiedyś właśnie jeden dziadek powiedział, bo ja cały czas, ja powiem ze swojego trochę doświadczenia, podzielę się, że cały czas chciałam robić jakieś podstępy, żeby nie stać na miejscu. I było mi tak, i byłam zależna od tego, żeby coś robić, nie? I on mówi, proszę stać już na miejscu, jest ok, i zobaczyć, ile ty masz już osiągnięć. I ja zaczęłam się zastanawiać, bo super, naprawdę, to już są te osiągnięcia. To właśnie też tak samo jest ta droga do pokochania siebie, bo jak cały czas jesteśmy tam, że dąż za czymś, nie? Że te postępowania nowe osiągnięcia powinny być, tak? I trochę to jest, w ogóle kobieta tak nie powinna myśleć. Oczywiście, że trzeba zaplanować, nie? Ale jak my mówimy na przykład, o tam za 5 lat muszę mieć to albo coś tam, cały czas tak na przyszłości, takiej dalekiej przyszłości, nie chodzi o tej bliskiej przyszłości z akceptowaniem, chodzi o daleką przyszłość, taką perspektywę. I jeżeli cały czas myślimy o tej perspektywie 5-letniej, to wtedy stajemy się bardzo zdenerwowane. To jest naturalne, bo to jest, no, poświadomo tak jest, bo my się nie kontrolujemy wtedy, bo my na przykład, no jeszcze tego osiągnięcia nie ma, nie? Tego 5-letniego z przyszłości. I ważne jest to, żeby w tym momencie, tu i teraz, kobiecie być tu i teraz i zrozumieć, jakie osiągnięcia ona miała już swojego doświadczenia, tak? I właśnie jak to chodzi, jak to zrobić w praktyce? No, wystarczy tylko wypisać, chociaż 10, które zrobiłaś, tak? Tutaj mówię tylko do dziewczyn, nie wiem, czy to będzie dla mężczyzn, ale dlaczego to możemy odmienić. Mężczyźni też to oglądają. Znaczy, tak? Dobrze, to by zrobił weź. No i mega jest fajny sposób. Naprawdę to dla mężczyzn tak samo pasuje, bo jeżeli cały czas myślimy, że jeszcze trochę, jeszcze tego brakuje i dziewczyna wtedy nie pokocha siebie absolutnie. Z tej długotrwałej perspektywy, którą ona cały czas się budzi i myśli, że za 5 lat coś będzie, tak? I tam zbuduje spółkę albo coś, bo będzie firma, 300 osób. No i ona się robi zdenerwowana. Robi się taka nerwowa i to właśnie i mężczyźni to czują. Mężczyznom się bardzo podoba, kiedy kobieta się czuje tu i teraz, w tym momencie.
ona się nie martwi tak za bardzo o przyszłości, tak? Oczywiście, że są plany, tak? Plany są i ona ma plan na dzień, na jutro, na pojutrze, ale nie ma coś takiego, że żyje taką przyszłością, która będzie za 5 lat, tak? I mężczyźni to tak, też tak samo odczuwają i to bardzo przyciąga, kiedy kobieta jest tu i teraz, kiedy ona się robi szczęśliwa, jest w tym momencie. No i 10 osiągnięć poproszę wypisać i wtedy zrozumieć, że naprawdę jesteś dużego warte, tak? Dużych takich, już jesteś wartościowa, tak? A jeżeli wypiszesz te 10 osiągnięć, to w ogóle. No okej, okay. Może chcesz coś dodać i idziemy dalej. Chcę to pokazać z zupełnie jeszcze innej perspektywy. O. Ty zapomniałaś wspomnieć, że ty przecież wypisujesz takie osiągnięcia przed, znaczy przypominasz sobie takie osiągnięcia, masz taką praktykę, że robisz to co wieczór. Nie, tak, że raz, tylko że co wieczór wypisujesz takie osiągnięcia. Ja chcę to pokazać jeszcze z innej perspektywy. Bo wiecie, w swojej pracy spotykam całą masę ludzi, którzy byli na... czasami nawet i na setkach warsztatów rozwojowych, przeczytali niesamowite ilości książek psychologicznych właśnie o samorozwoju, chodzą na jakąś terapię, ale spotykam się, że tyle już wiem, ja już to wszystko rozumiem, ale to u mnie nie działa. Że tyle wiem już, tak tyle mam tej mądrości psychologicznej i duchowej, a cały czas no, potykam się o te same emocjonalne, energetyczne problemy i cały czas w kółko macie to samo. I ten krok, który tutaj Ola wypisała, to jest bardzo ważny krok, który i jego, mimo że on się wydaje taki trywialny, no dobra, wypiszę sobie 10 osiągnięć i okej, okay, wypiszę. Ale to jest narzędzie do pracy z twoją warstwą uczuciowo-emocjonalną, a co za tym idzie do pracy z twoją podświadomością i z twoim wewnętrznym dzieckiem. Bo wiesz, to co mówiłyśmy tam w kroku wcześniej o tych kodach zniszczenia, że twoje podświadomości, jak ktoś nie kocha siebie, jest kod zniszczenia i ten kod zniszczenia sprawia, że trudne sytuacje wydarzają się w życiu i przyciąga się jak magnes katów, psychopatów, narcyzów, ludzi, którzy w jakiś sposób krzywdzą tego człowieka. I zapytałaś się mnie wtedy, jak to przekodować. I okazuje się, że z Adwoberu mamy medytację, psychoterapię, afirmacje, różne tego typu hipnozę, nawet różne tego typu rzeczy, jakieś artterapie, to ta metoda jest najskuteczniejszą formą pracy z naszym wewnętrznym dzieckiem i z naszą podświadomością, ponieważ wypisując sobie te osiągnięcia, my dajemy takie emocjonalne dowody, przekonujemy naszą podświadomość, naszą tą emocjonalną warstwę, że to tak jest. Że nie, że ten kod zniszczenia działa, tylko że ja naprawdę jestem warta. I nie tak afirmacja om, jestem wartościowa, kocham siebie, tak. Kocham siebie, om, kocham siebie i karteczki jeszcze wszędzie, kocham siebie, kocham siebie. To tak nie działa. I mówi wam to spec od medytacji. Ja 20 lat robię medytację i pracuję tym narzędziem, ale absolutnie wiem, że praktyczne potwierdzanie swojej wartości, czyli uprzytomnianie sobie i udowadnianie sobie, że zrobiłam już dużo i to osiągnęłam, i to osiągnęłam, to najsilniej przeprogramowuje ten wdruk, ten, który się ma w środku. I to jest narzędzie najsilniej działające do pokochania siebie, że udowadniasz wtedy nie tej swojej warstwie intelektualnej, tylko warstwie emocjonalnej, wewnętrznemu dziecku udowadniasz,
że to jest prawda o tobie, że jesteś wartościową osobą, że dużo osiągnęłaś, dlatego nie lenić się, to jest bardzo ważny punkt, nie należy go pomijać i tak jak wspomniałam o praktyce Oli, najfajniej byłoby, jakbyś to robił co wieczór, że tak niektórzy wypisują sobie wdzięczności, znaczy wypisują, znaczy szczerze powiedziawszy, wypisywanie jest bardzo dobre, niż tylko takie sobie przypominanie w pamięci, bo wypisywanie daje taki twardy dowód, że ty patrzysz i widzisz tak, że to jest tak. Bo myślenie tylko o tym, to na chwilę włącza ci sieci neuronalne, ty zmienisz, pomyślisz, zaczniesz myśleć o czym innym i już te sieci neuronalne wygaszają się i to już nie jest takie trwałe. Natomiast jak patrzysz na zapis, na kartkę, bardzo silnie i się tym zgadzasz, także tak, prawda. Zrobiłam to i to, prawda? To jest to niesamowity, głęboki feedback do twojej podświadomości, do twojego wewnętrznego dziecka. Jest to najsilniejsze, jeszcze raz powtórzę, narzędzie do przeprogramowania siebie i wyjścia z kodów zniszczenia i wejścia w akceptację, kochanie siebie, czy tam jak Ola dała to podkręcone, nieakceptowanie siebie celem dążenia do doskonałości. Teraz właśnie masz odpowiedź na to pytanie, co ci dodawałam. Tak, właśnie, o to chodzi. Dziękuję ci. No to super, właśnie, o to chodzi, żeby to wewnętrzne dziecko poczuć, tak, że zadowolić jego potrzeby, że wszystko jest dobrze, tak, to mama, dziewczynka, że są te osiągnięcia, jesteś wartościowa. Idziemy dalej, tak razem jest z tobą w naszą podróż. No, super. Dobrze, i tak, krok piąty, nie oceniać siebie. Tak jak chodziło z tym samochodem, który jest nieposprzątany i domem, tak, że oceniać siebie, ja to trochę się wtrącę jako kobieta, która oceniać siebie, to znaczy nie być taką prawdziwą kobietą. Nie, jeżeli oceniać siebie, i oceniać innych, bo oceniać siebie, jeżeli oceniamy siebie, tak, tak samo oceniamy innych osób, bo nie ma coś takiego, że w stosunku siebie robimy, o, jaka jestem tam, można powiedzieć, jestem gruba, albo jestem chuda, albo jestem taka, mam nie takie włosy, tak, jeżeli robimy coś takiego do siebie, to oczywiście, że robimy do innych osób. Tak? Jeżeli dajemy taką ocenę sobie, taką krytyczną, tak? Bo nie ma coś takiego, że sobie tak mówimy, a o innych tak nie myślimy. Jeżeli skąd się to wzięło, tak? Jeżeli na przykład cały czas mówimy o tym, że coś nam nie polega, nie oceniamy siebie, oceniamy swój dom, oceniamy to, co jest, i to znaczy, że jest to ocenianie na zewnątrz tak samo. I kobieta, która ocenia, to ona cię nie robi szczęśliwą. Ona nie może być szczęśliwa, tak, od kobieta, która ocenia. Bo jeżeli ocenia siebie i ocenia innych, bo jej cały czas wydaje się, że jest coś okej. Okay. Wszystkim coś nie jest okej, okay, tak? Bo cały czas ocena jakaś. Nie ma, ja w ogóle nie widzę w kogoś, jak jest dobrze, jak jest źle, tak? W sensie, że są oczywiście rzeczy dobre i źle, tylko nie możemy mówić, że to jest dobrze, tak, na przykład wyglądać tak, albo mieć taki dom, tak, albo mieć mieszkanie, to jest źle, co to jest za ocenianie, tak, tak samo, albo mieć posprzątane, może w domu człowiekowi akurat się pracuje w balaganie, okej, okay, super, nie, to jest jego sprawa, w ogóle to nie trzeba w to wchodzić, może to jest twórczość, jak wrażenie twórczości, może tam książki pisze, tam tomek książek w takich porządkach swoich i to jest jego sprawa, w sensie, że w ogóle coś takiego nie ma być jak ocenianie, a kobieta to w ogóle nie ma mieć. Mężczyzna się nie trącam, jak tam mężczyźni mają, czy oceniają, czy nie, ale kobieta, prawdziwa kobieta nie ma oceniać w ogóle, to trzeba od razu odpuścić, że nie ma coś takiego oceniania kogoś i oceniania oczywiście siebie, czy jakie mam
jakie mam tam nogi, ręce, tam brzuszek i tak dalej, tak? To nie jest poplątane z akceptacją, to coś innego. Właśnie chcę podkręcić trochę piłkę i proszę wytłumacz, na czym polega różnica z tym dobrym nieakceptowaniem siebie, które daje wektor dążenia do doskonałości, na czym polega właśnie to, różnica pomiędzy właśnie ocenianiem siebie. Tak, bo tutaj ta niedoakceptacja siebie, która jest, która chodzi o taki przyszły rozwój nasz, tak, który nas tak potrąca do rozwoju, to ona jest ze strony obfitości, tak, że co ja ze strony obfitości, że ja chcę coś z czegoś zrobić, tak, i to będzie mi najlepsze dla mojego rozwoju. A te nieocenianie siebie to jest z dołu, czyli z dołu, że nie mam tego jeszcze. Tak, tak, dokładnie, z braku, że nie mam coś takiego, jeszcze nie otrzymałam tego, nie usłyszałam tego, to jest coś w ogóle, to nie powiązane z obfitością. Czyli nieocenianie siebie będzie bardziej związane z krytyką, negatywną oceną i właśnie, krytyką, że z brakiem, że nie ma czegoś i ja jestem niezadowolona na to, jak ja jak patrzę. Dokładnie, nie mam tak, dokładnie, to chodzi, w ogóle to są dwa podejścia różnych, tak? Ze strony obfitości i ze strony braku. Tutaj ze strony braku, że nie mam jeszcze tego, nie mam jeszcze właśnie, nie mam. I to wtedy się jeszcze buduje przekonanie, że nie mam, tak? I nie będę mieć, bo cały czas mówię, że nie mam. Także tu jest tak ważny sposób, z której strony podejść, ze strony obfitości czy ze strony braku. I to właśnie ten krok jest ze strony braku, jeżeli my oceniamy siebie, a jeszcze innych do tego, bo nie ma coś takiego, jak siebie oceniasz, to oceniasz oczywiście, że innych. No dobrze, i tak, w praktyce, no, o czym to teraz mówiłam, więc patrzymy ze strony obfitości na to, co mamy. No i praktykujemy wyrażenie wdzięczności. Ja to robię w taki sposób, że codziennie przed snem, tak jak ty mówiłaś, ja praktykuję nie tylko wdzięczność, a taką dumę, która akurat nie prowadzi mnie do ego, tylko właśnie do tej wartości, taką wartościowej tej dziewczyny, żeby pokazać. Na przykład moje słowa są takie. Jestem dumna z tego człowieka, którym się staję. I tutaj w tym dumna jest nie tylko moje tam, nie tylko działanie, postępowanie, moje cechy charakteru, które się tam, to zmieniają, które się polepszają, tak? Takie są takie mocne, trwawe, te granice, które są nienaruszane, to wszystko w siebie łączę, to jestem dumna, tak? Nie tylko co zrobiłam dzisiaj, a te i mój charakter, moje wewnątrz, które się staje. I to jak ja mówię te słówka, to naprawdę tu czuje się ta duma i ta wartość wzrasta. I kochanie siebie tak samo wzrasta. To absolutnie wszystko jest proporcjonalne. Prawda. I tak, i tutaj praktykujemy oczywiście wdzięczność. Będziemy wdzięczni za wszystko, co się naprawdę w naszym życiu wydarzyło, i dobre, i złe, to dużo się wszystko pozmienia, tak? Bo naprawdę jest bardzo fajny taki wzór. Jeżeli nam dają prezent i nam się ten prezent, albo mamy na przykład, kupili nam sukienkę, a my taką samą kupiłyśmy wczoraj, a tutaj na urodziny przyniosły taką sukienkę, myślimy, o, taką już mam. Takich słów w ogóle nie warto mówić. To wtedy właśnie zawsze jesteśmy wdzięczni za to, co nam przychodzi w życiu, za to, co nam dają, tak? I jeżeli nam coś dają ogólnie, to nie odmawiamy. Tak jak mój tata kiedyś mówił w dzieciństwie, ja nie rozumiałam jego słów, mówił tak, jeśli ci dają, to bierz. Jeżeli cię biją, to uciekaj. No i to właśnie wtedy coś tobie dają. I ty wyrażasz tą wdzięczność jak najmocniej, tak od całego serca. No i wtedy to właśnie robisz ze strony obfitości, bo ta obfitość, ona tak samo wzrasta razem z tą wdzięcznością. No, ogólnie na każdy prezent, na każde słówko, na każdy komentarz, dobry komentarz w twoją stronę, trzeba zawsze odpowiadać wdzięcznością. Dobrze. No, idziemy dalej? Coś dodasz? Tak, idziemy dalej. Idziemy dalej, dobrze. Tak, następny krok 6.
Oj, tak, mam już szósty. Okej. No dobrze. Porównujemy siebie tylko do samych siebie z wczoraj. To jest bardzo fajne. To tak samo jak tu już chodziło. W zasadzie bardzo łączy się z krokiem poprzednim, żeby nie oceniać. Tak, oceniania żeby siebie. Żeby innych tak. nie oceniać. Tak, tak. A tak i tak, daje tak. właśnie to, ten wektor, prawda, rozwoju. Tak, dokładnie. To jest właśnie o tej ocenie. Porównujemy tylko siebie do tej osoby, której byłam wczoraj. Tak ja sobie cały czas mówię, te słówka. Naprawdę to jest mega, dlatego że cały czas mamy jakieś wzory, nie? Wzór mamy tam jakieś tam modelki, albo mamy bardzo fajne takie psychologii, psycholog jakaś taka fajna pani, która naprawdę nas tak podkręca i motywuje coś robić, nie? Ale my cały czas, jeżeli będziemy motywować siebie i porównywać siebie albo do tej dziewczyny pani, z Instagrama, które nie mają celulitu, prawda? I tak, tak, tak. wyglądają no to właśnie, w takich pięknych sukienkach, zawsze piją tak pięknie kawę w łazienkach na przykład, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. To fajnie, fajnie zrobiłaś. Cały czas, jeżeli tak sobie będziemy myśleć, a no to ja siebie chcę porównać do tego, do tej nauczycielki, albo do tej dziewczyny z Instagrama. I to jest wielki, wielki błąd. Bo to jest jedna z główniejszych przyczyn nieszczęścia. I czasami bardzo tak, krótkiego nieszczęścia, bo zawsze będzie ktoś, kto w naszej ocenie będzie dużo, dużo lepszy. Już pomijam tego typu kwestie, że na tego Instagrama te czasami zastępy ludzi w przypadku gwiazd pracują nad tym, żeby to tak wyglądało i że ta zaplecze przygotowujące te zdjęcia i obróbka, to już nawet nie o to chodzi. Tylko zawsze będzie ktoś gorszy od nas i zawsze będzie ktoś lepszy, niezależnie od tego, w której my jednym z najbardziej zakompleksionych dziewczyn, jakie są na punkcie swojej urody, to są najpiękniejsze modelki na świecie. To ona, tak, to jest grupa najbardziej zakompleksionych co do swojej urody, dlatego że one właśnie gdyby stosowały ten siódmy krok, to nie miałyby żadnych problemów, ale przez to, że są tak nieskończenie piękne i one między sobą się porównują i że moje usto jest o nanometr krzywsze od twojego usta, czy mój cycek jest mniejszy od twojego, czy tam centymetr w talii, taki to już jest dramat taki, że tylko sobie idzie żyły podcinać i w momencie, kiedy się cały czas do innych porównujemy, no nigdy ta marchewka cały czas będzie na kijku z przodu uwiązana i nigdy nie będzie tej gratyfikacji, tego zadowolenia z siebie. Nie dajemy sobie szansy na wydzielenie dopaminy, że tak, dobry ja, dobry. Tak, tak, a właśnie tym modelkom to nawiązują to wszystko, nie? Bo oni mają te zasady, których mają stosować i tak masz wyglądać, jeszcze z zewnątrz te granice są poruszane, to właśnie te dziewczyny w ogóle oczywiście, że nie są szczęśliwe przez to, że i granice poruszone i porównują w siebie, tak? I oceniają oczywiście do tego, bo to jest też związane. Porównujemy, znaczy oceniamy, że jeżeli porównujemy siebie do kogoś innego, to znaczy oceniamy tego, że on jest lepszy, tak ja taką chcę być. No i tutaj jest bardzo fajna praktyka, że kiedy my porównujemy siebie od wczoraj. I to jest mega fajny wzrost. Wtedy się dzieje mega fajny wzrost. Dlatego, że jeżeli dzisiaj robimy jakieś postępy, jakieś praktyki, tak? Bo mówię, że jeżeli jest całkowita akceptacja siebie, wtedy się nie chce robić jakichś postępów, bo mówi się, bo jestem taką, jak jestem, jest wszystko dobrze i już mogę nie iść dalej w stosunku rozwoju, bo jestem już mądra na akceptację. No, a tutaj właśnie, jeżeli analizować, co było wczoraj, tak? Tak trochę. O, a dzisiaj mogę jeszcze zrobić to, albo powiedzieć więcej komplementów, albo zaprosić kogoś na kawkę, tak? Wymienić się energią. Wtedy właśnie, na końcu dnia mówimy, o, to dzisiaj było jeszcze tyle postępów, super, tak? Wtedy porównujemy tylko siebie do tej osoby, która była wczoraj. Zgadza się. Wczorajsza ja, tak? Dalej. Następne, praktyce. To jeszcze pani taka Luisa Hay kiedyś mówiła, tak? Pani psycholog wielka.
że wziąć lusterko trzeba i powiedzieć, że jestem dumna z siebie. To właśnie jestem dumna z siebie, to już ja sobie coś tam umyśliwa, ona coś innego mówiła, ale mi się wydaje, że to jest też podobne. Jestem dumna z siebie, z tej osoby, którą się staję, to co mówię przed snem. Kocham siebie i wszystko wokół mnie. Tak, to jest taka modlitwa, można powiedzieć. I jeżeli stać to przed lustrem, a naprawdę robią się cuda, jak stajesz przed lustrem i to mówisz i patrzysz sobie w oczy, to można i płakać, i coś się dzieje, bo wtedy się spotykasz z tą malutką wewnętrzną dziewczynką w środku siebie. Czasami najpierw się trzeba dokopać do tej dziewczynki. Ja znam tą praktykę w takiej odsłonie, że mówisz, że po prostu, że kocham ciebie, ale bo tutaj jest, że kocham siebie, a tutaj, że w lustrze tak patrzysz, to tak jakbyś no, sobie mówił tak prosto w oczy, kocham cię. I tą praktykę, którą ja znam, znaczy no, w zasadzie to jest ta sama, że patrzysz sobie prosto w źrenicę i mówisz, kocham cię, ale tak się przebijasz, żeby to było maksymalnie prawdziwe, nie takie, może ja teraz to mówię w takiej ekspresji, że wydaje się, że to nie, no, tak bardziej agresywnie, tak, kurde, kocham. To tak z czułością, ale to trzeba mówić przez 5 minut, minimum, i ludzie, którzy są pokryci takim pancerzem, oddzieleni od swoich uczuć i emocji, to zazwyczaj dopiero drugiego, trzeciego dnia się przebijają przez ten pancerz znieczulenia, żeby nie czuć własnego bólu. I dopiero, bo najpierw zauważysz, że kiedy tak mówisz, i tak się przebijasz przez tą ściankę, to delikatnie ucieka ci wzrok, że tak dopóki ci wzrok ucieka, to jakieś części twojej jaźni nie chcą zaakceptować przyjęcia tego, że ty rzeczywiście jesteś otwarta na to, żeby siebie kochać. I zazwyczaj drugiego, trzeciego dnia tej praktyki coś w człowieku zaczyna puszczać. I tak jak Olu powiedziałaś, bardzo często wtedy ludzie zaczynają płakać, że no trząść, no różne reakcje emocjonalne mogą powstać w momencie, kiedy ta szklana ścianka padnie i te kocham cię albo kocham siebie, jestem z siebie dumna, wchodzi, zaczyna wchodzić tak głęboko. I wykonywanie tego ćwiczenia przez tydzień, czyli inwestycja czasowa 5 minut dziennie przez tydzień. Po tygodniu nie będziesz już tą samą osobą. To jest taka forma pracy energetycznej ze sobą, ze swoją tą warstwą emocjonalną, swoim wewnętrznym dzieckiem, swoim wewnętrznym chłopcem albo dziewczynką, że to bardzo głęboko zmienia cię. Oczywiście na lepsze, tak? Że na lepsze w sensie, że jesteś bardziej sobą, bardziej wyrażasz swoją duszę, bardziej jesteś pewny w swoich granicach, bardziej osadzony w sobie, spokojny, bardziej przyjmujący, akceptujący, kochający i otwarty na własny rozwój. Dokładnie. Tak. I właśnie otwarty na własny rozwój, to chodzi o tej samej... Tak, ten nieakceptowanie. Tak. No super powiedziałaś, że po 7 dniach dzieje się cuda. Tak, dokładnie. Naprawdę to jest mega fajna praktyka, która już jest dawno stosowana, od dawna. Od paręnaście lat co najmniej. Już nie paręnaście, a mi się wydaje, że tam 20-30. Nie. No także warto je stosować. I jeżeli już oglądacie nasz filmik, to kto jeszcze nie spróbował, proszę wziąć lusterko i teraz powiedzieć. Można nacisnąć na pauzę i powiedzieć na tyle, że kocham siebie. No i tak praktykować chociaż 1 tydzień. Co się tak patrzy w lusterko w samochodzie, w witrynę sklepową. Tak, dokładnie, dokładnie, wszędzie. No. Naprawdę. No dobra, i co? I jeszcze trochę. I... Tak, no właśnie, oto mam być 7 krok. Poczucie bezpieczeństwa, to dla mnie też jest bardzo fajny krok, który nie tak dawno zrozumiałam. Poczucie bezpieczeństwa.
Cały czas mi się myślało osobiście, że już czuję się bezpiecznie, tak? A okazało się, że nie do końca i to trzeba tak samo praktykować. Jak poczuć to bezpieczeństwo? No, jest bezpieczeństwo na przykład, my tak myślimy cały czas, że to jest finansowe. Finansowe to okej, okay. Jeśli chodzi o pieniądze, to oni się zawsze ich można zarobić. Tutaj są, nie ma. To pieniądze to jest energia, którą oddajemy, która do nas płynie, którą my oddajemy. To jest tylko nasza taka energia. O tym się nie ma co martwić, jeśli chodzi o poczucie bezpieczeństwa. A wtedy jakie to jest bezpieczeństwo? Bezpieczeństwo to jest coś takiego, kiedy my mamy kogoś naprawdę albo samego siebie, albo kogoś wokół siebie, który może o tak cię przytulić i dać ci tak, zazwyczaj to mężczyzna daje kobiecie i kobieta cały czas to chce od mężczyzny otrzymać to bezpieczeństwo i tak przytulić i dać taką oporę, tak? I najważniejsze, żeby kobieta sama sobie to dała, bo jak nie będzie kobieta sobie to dawała bezpieczeństwa, tego przytulenia samego siebie, samej siebie, jeżeli nie chce samo w siebie, to niech ją przytuli na przykład ktoś, może sobie wyobrazić, że może to Bóg przytula, albo świat przytula, że ktoś ją przytula, tak? Tak, o tak teraz ja sobie wzięłam, tak, to wygląda trochę jak sekta, że mówię, przytulam siebie. No i jak sobie tak przytulam, to naprawdę no, dzieje się coś w środku, dzieje się. I tak, i to jest takie poczucie bezpieczeństwa, wtedy ono wzrasta. I o tego poczucia bezpieczeństwa i miłość tak samo proporcjonalnie wzrasta. Jedynie co chciałam jeszcze zauważyć, że jak nie mamy tego bezpieczeństwa, to te granice tak samo są powiązane z tym bezpieczeństwem, tak? Bo kiedy my granice mamy, nie mamy ustalone, tak? Albo inne, to my cały czas to bezpieczeństwo kogoś szukamy. Możemy tak samo przekraczać inne granice, innych ludzi. Tak, Moniu, wiesz o co chodzi? Tak, jak najbardziej. Wiesz co, ja bym to nazwała jeszcze innymi słowy, że tą podstawą miłości do siebie jest życie w przestrzeni miłości, żeby stwarzać dookoła siebie przestrzeń miłości. To jest bardzo ważne, żeby to było w twoim domu. A już nie będę tutaj wchodzić w takie psychotroniczne sprawy, jak to jest z egregorami związane, ale jest, że wyższe sfery są związane z przestrzenią miłości, ale tak naprawdę jest to zadanie kobiety, bo jednym z zadań kobiety jest ładzić przestrzeń. I wiesz, na jednym z wykładów takich słowiańskich z bardzo ciekawą wiedzą się zetknęłam, że prawdziwa kobieta, taka prawdziwa, osadzona w swojej kobiecości, ona życie spędzi bez konfliktów. Będzie żyła bez konfliktów, ponieważ ona sobą tak ładzi przestrzeń, kłótliwych ludzi ze sobą, agresywnych ludzi do niej, konfliktowych ludzi. Ona tak potrafi przestrzeń miłości stworzyć i załagodzić, ładzić przestrzeń, że taka kobieta w jej życiu nie wydarzają się konflikty. I to jest właśnie to, co sama kobieta tworzy, tą przestrzeń miłości, z miłością podchodząca do siebie, z miłością podchodząca do wszystkich. Co prawda to nie mamy tutaj za bardzo przestrzeni, ale już słyszę te pytania, a co z tymi złymi ludźmi, co ze złoczyńcami? Ale oprócz takich wariatów z klastra B, tak, takich naprawdę już psychopatów, socjopatów, narcyzów, dobra, ale to psychiatria, normalnie człowieka zawsze żyją, tak jak z tej bajki, dwa wilki, jeden dobry i jeden zły. I jeżeli ty oceniasz, krytykujesz, przekraczasz granice, zawsze z człowieka wywołasz złego wilka z lasu. I ten człowiek na przekraczanie granic będzie twoją ocenę, werbalną czy niewerbalną, to nieważne, czy to jest wypowiedziana ocena, czy nie, ten człowiek będzie reagował agresją. A ty będziesz mówić, Boże, jestem w niebezpieczeństwie, ludzie są źli. A naprawdę do bandyty nawet
można, oczywiście nie próbuj tego w domu sama, ale można czasami, człowiek no, uważany za, ja to mówię z własnego doświadczenia, jak wywołujesz dobrego wilka z lasu, dobrego wilka w człowieku, to ten człowiek będzie do ciebie dobrze podchodził. A moje doświadczenie, tak szybko na koniec naszej rozmowy, miałam takie doświadczenie w Parku Kieleckim, że po sesji takiej psychoterapeutycznej poszłam sobie posiedzieć, pooddychać w Kieleckim Parku i siedziałam na takiej skarpie. Do tej skarpy podeszła grupa podchmielonych jegomości. Jeden z tych jegomości tak się dosyć niebezpiecznie zbliżył do tej skarpy. Ja do niego: proszę pana, proszę uważać, bo pan, no tak z miłością, z dobroczą, no widzę po prostu, człowiek się ledwo trzyma na nogach, u niego tam w rzeczywistości wieje 10 w skali Beaufortem po prostu, że go zaraz zwieje. Więc no mówię: proszę pana, proszę się odsunąć od tej skarpy, żeby się panu nic nie stało, tak no z miłością. A on tak do mnie podchodzi: do złodzieja pani, tak? Okazuje się, że jego moście podchmieleni byli szajką złodziei kieleckich. I co się stało? I on się przyznał, że jest złodziejem. I on mi wtedy mówi: da mi pani torebkę. Ja dałam. Jaką torebkę? Dałam mu torebkę, a on mi mówi: bo proszę pani, żeby nikt pani w życiu nie okradł, to torebkę trzeba trzymać tak. I on mi dał instruktaż, złodziej, w jaki sposób ma, pokazując na mojej torebce, w jaki sposób trzeba trzymać, o tak, pod łokciem, nie puszcza pani, pod łokciem i idzie pani przed siebie w ogóle, nie patrzy pani na boki. I oczywiście oddał mi torebkę, po czym oddał mi torebkę, stanął na tej skarpie jeszcze raz, ja, ponieważ nie wiem, czy nas nie będą nieletnie oglądać, więc nie będę mówić wszystkich wyrazów, które użył, były tam wyrazy niecenzuralne, ale ogłosił całemu parkowi kieleckiemu: ten wyraz niecenzuralny, jeżeli ktoś mi ruszy tą panią, to będzie miał ze mną do czynienia. I po prostu ta historia, na szczęście nie wydarzyło mi się wiele takich historii, ale ta historia totalnie przekonała mnie do tego, że w zależności jak podchodzisz do człowieka, to takiego człowieka z niego wywołujesz. Że no, oceniając, że jeżeli w tobie jest program zniszczenia i agresji, nawet ten podświadomy, i tak podchodzisz do człowieka, wywołasz w nim złego wilka. Czy to będzie dobry profesor, czy to będzie recydywista. Natomiast jeżeli ty podchodzisz z miłością do człowieka, z dobrocią, ale nie wywyższając się, nie żałując go, tylko naprawdę z dobrocią do tego człowieka, to to wywoła zupełnie inne oblicze i u profesora, i u recydywisty. To będzie zupełnie inna rozmowa, zupełnie inna rzeczywistość. Więc kobieta, mimo że ona oczekuje technicznie myśli, mężczyzna silny z mięśniami, to on mnie obroni, no to logiczny umysł coś takiego podsyła, to twoje tak naprawdę poczucie bezpieczeństwa zależy od tego, czy ty dookoła siebie stwarzasz i czy żyjesz w przestrzeni miłości. Czy też żyjesz w przestrzeni zniszczenia i agresji, czy twoje kody agresji i zniszczenia walą w świat. Bo jeżeli umiesz stworzyć przestrzeń miłości, wypełniasz swoje główne zadanie jako kobieta, jako łada, ładzisz rzeczywistość, uładzasz wszystko. I wtedy jak ładzisz rzeczywistość, twoje życie biegnie bezkonfliktowo. Nawet jeżeli to automatycznie się konfliktowi ludzie. I wtedy zapewniasz sobie te podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Bo wtedy to bezpieczeństwo jest naturalne, wtedy nie potrzebujesz się bronić. Ono po prostu samo jest w tej uładzonej przestrzeni miłości, to poczucie bezpieczeństwa samo po prostu jest. I wtedy mężczyźni zachowują się łagodnie, nie agresywnie, łagodnie. Ale za chwilę ci sami mężczyźni mogą być agresywni. I to cały czas ładzisz przestrzeń. Dokładnie, masz rację. Chodzi o to, żeby stworzyć tą przestrzeń, ale przez swój głos, bo to jest bardzo ważne, bo ja niedawno, jest ważne, jak my się piszemy, to wtedy nie odczuwamy emocji.
i można zrobić taki konflikt niechcący przez SMS. A kiedy my dzwonimy i kiedy my wyrażamy swoją energię przez nasz głos, to wtedy ogólnie wszystkie konflikty z mężczyznami wchodzą na nic. To jest bardzo ważne rzecz, że jak kobieta się pisze ze swoim mężczyzną. Przepraszam cię, kochania, muszę podłączyć, bo mi się wyłączy. Ja za chwileczkę już wracam. Tak. Ale dokładnie przez kanał SMS-owy obcina się bardzo dużą ilość ekspresji energetycznej. I w momencie, kiedy mamy do czynienia tylko i wyłącznie z warstwą tekstową, to no, ludzie bardzo mocno mogą się nie zrozumieć. A głos kobiety, nie wiem, czy to zwróciliście, czy słuchaliście Oli, jej głos działa jak melodia. I tak naprawdę mężczyzna, jak słucha kobiety, takiej zrelaksowanej kobiety, która jest wchodzona w swojej kobiecości, on słucha ciebie, on ciebie nawet słyszy, ale ten przekaz treści, teorii nie jest tak ważny, on tak na niego nie oddziałuje jak tembr twojego głosu. Ty możesz naprawdę głupoty tym gadać, bylebyś gadała tym melodyjnym, słodkim głosem i to na nich działa jak uspokajająca taka hipnoza. Głos kobiety, on niesie treść, ale nie niesie treści, tylko melodię niesie. I ta melodia wpływa na duszę mężczyzny. Nie to, co ona mówi, tylko jak mówi. To jest bardzo ważne. A w SMS-ie absolutnie nie jesteśmy w stanie tego oddać, tego jak mówienia. No SMS to jest SMS. Tak. I SMS-em można stworzyć jakieś konflikty, ale kobieta jak mówi, gada, w jaki sposób ona mówi, bo mężczyzna to nie odbiera oczywiście treści. I on tylko czuje, w jaki sposób to oddajesz. I też mówiłam już Moniu tobie, że kobiecie ładnie mówić na takich poniżonych. No tak, czyli nie mówimy tak na głośnych już, tak? Trzeba teraz zrobić to tak jakoś na głos. Ja tak już się oduczyłam od tego, chociaż mi się wydawało, że czasami mi jakoś wydawało się takie wysokie noty brać. Bardzo wysokie, czyli iść do przodu, do góry. A tak naprawdę bardzo fajny głos i taki zaspokojający jest, kiedy mówimy właśnie z tej górki zjeżdżamy, tak? Czyli takie na poniżenie ten głos idzie. To wtedy staje się taki łagodniejszy, zaspokojący, tak? Dokładnie. Wtedy oni słyszą tak, jakby chóry anielskie śpiewały i koniec. Ty możesz mówić, tylko mów. Mówisz, co tam mówisz. No, naprawdę, tak. Możesz czytać wtedy, nie wiem, Rotę, cokolwiek zła, Wikipedię zacznij czytać takim głosem. Tylko mów. Tak, tylko mów, dokładnie. To jest fajna, taka mocna strona kobiety. To jest takie narzędzie, którym naprawdę możesz trzeba operować. Świat. Tak, dokładnie. I przez to narzędzie właśnie można tworzyć tą przestrzeń, która jest wokół kobiety i która tworzy to tak samo bezpieczeństwo. To jest też bardzo istniejący i bardzo ważny krok. I w praktyce, jak to robić? Ja to tutaj napisałam, jako robić do samej siebie, tak? Czyli z siebie też można przytulać, tak? Można praktykować tak samo w stosunku do siebie, czyli z siebie tak samo zaraz, jak poproszę objąć. Możecie nacisnąć tak samo jeszcze na pauzę i objąć siebie, jak poczuć siebie taką całą, można zamknąć oczy i jeszcze powiedzieć, że no naprawdę siebie kocham, kocham tą dziewczynkę, którą jestem w środku. Przytulam cię, dziewczynko, siebie przytulam, tą dziewczynkę przytulam, która jest wewnątrz. No i przez te 7 kroków, które już tutaj opisałyśmy razem, nie to staje się lepsza, tak? Tylko kocham siebie, tak? A ta akceptacja, ona nie jest do końca potrzebna w 100%. No, moim zdaniem to chyba wszystko.
To jest wszystko w naszym pierwszym odcinku, ponieważ z Olą zaplanowałyśmy więcej takich rozmów. Rozmów o miłości oczywiście, ale to będą różne oblicza o miłości. Czy następnym razem przygotowujemy temat o relacjach damsko-męskich? Tak, damsko-męskich. Tak, czyli właśnie... następnym razem pochylimy się nad tym, a ona naprawdę ma, mimo, niech was nie zmyli jej młody wiek, ta dziewczyna po pierwsze jest niesamowicie skuteczna w przestrzeni relacji damsko-męskich. Mężczyźni kochają ją, wielbią, wożą samochodami, robią dla niej, no po prostu tak jak bogini powinna być przyjmowana tutaj na ziemi, Oli się to dzieje naturalnie, dlatego uważam, że jest jak najbardziej odpowiednią osobą, żeby dzielić się swoją niesamowitą wiedzą. Jak być szczęśliwym w miłości. Więc Oleńko, bardzo mi było Ciebie miło gościć. Dziękuję za Twój debiut, za to, że zechciałaś podzielić się swoją wiedzą, że poświęciłaś czas na to. Przepiękne dzięki. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję bardzo. To był naprawdę mój debiut, pierwszy raz, który będzie na YouTubie. Także bardzo dziękuję za Wasze opinie, które będą i mam nadzieję, że Wam to pomoże. To jest najgłównie dla mnie, żeby to pomogło komuś, że ta wiedza komuś da to dobro i Wam będzie lepiej od tego. I taka jest nasza intencja i niech tak się stanie. Dokładnie. Jeszcze raz przepiękne dzięki. Dzięki za Waszą obecność, za Waszą uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku o relacjach damsko-męskich. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Dziękuję, Oleńko, jeszcze raz.